Jesteśmy w Dziwnowie. Jestem zamknięty za barierką. I teraz jesteśmy przy moście, który się będzie podnosił. To ja mogę sobie stanąć na środku i to będzie fajnie widać. Właśnie, chyba dam go z boku, no. Jak będzie unoszony. Zejdź tam niżej, aż tam do wody zobacz. O. Będzie się most unosił. Idzie do góry. Idzie do góry. O, unieśli most. Unoszą most. A tu łabędzik płynie sobie, jeden, tam drugi, tam most dalej unoszą. Jeszcze się unosi. Jeszcze się unosi. Już stanął, a tu płynie statek. Statek piracki. Jak zasuwa. Zasuwa, zasuwa. Elegancko. Teraz będzie. A dla niego otwierają ten most. Przepływa. No, a tu jest ten most. I tu następna żaglówka płynie. Zatrzymaliśmy się w Pobierowie. No, znaleźliśmy miejsce namiotowe. Właśnie sobie robimy kolację. Tu nasz namiocik. Nawet nam tanio wyszło. Za nocleg tylko 31 zł. Namiocik elegancko spakowany, a Romka szuka. Co znalazłaś? Ha? Jechaliśmy już właśnie do Trzęsacza. Jesteśmy przy ruinach kościoła.
który wyglądał tak, a w tej chwili wygląda tak. Zaraz to wam pokażę. O, dzisiaj Romka ciągnie rower. Tu mamy właśnie te ruiny. Na razie się nie będę przebierać. Nie? Tu mamy te ruiny. Mamy te ruiny. Tu jest molo, na które można wejść, żeby zobaczyć, jak te ruiny wyglądają. I to właśnie tak wygląda. Tam już jest drewa, gdzie to jest. Ja nic nie widzę. Nie, bo mi się w tym odbija cień mój. No i to są te ruiny. A tutaj mamy fale. Czym dalej odjechaliśmy od Sinozioł, tu w ogóle fal nie było. A teraz jednak fale są. Wczoraj w nocy lepsze były, ale widzieliśmy ze sobą aparatu i tam, gdzie tam te ludzie są, to jest rewal i tam właśnie podążamy. I tu te ruiny. Przy latarni morskiej w Miechorzu, a tu akurat widać, zaczyna się remont jej. Idziemy do wejścia. Rąka akurat sprawdza, jaka pogoda będzie. Nie będzie padać. Patrz, jak tam pada. Ale tam. Tam leje. Było wjechać do jakiegoś chińskiego, żeby to zrobić taką konstrukcję tu do sobie. Jak będzie padać, to nie wiem, do góry nie zawsze. Takie tam parę nasz kosztów. Wiesz? No, no. Taki w całości. Tu nie ma nic. Tu mamy boja. Tu mamy zwykle te latarnie. Nie chorze. Idę z przodu. Do góry. Mamy parking i robimy sobie przerwę taktyczną. Przerwę na papieroska. A tu ścieżka rowera po Gorlica Mrzeżyną. No ale tu jedziemy dobrze, pan. Jesteśmy tu. Aha, bo my czerwonym szlakiem... Ale czerwony szlak pisze. No, oznakowany jest czerwony. Aha, bo czerwony do tego miejsca, później
A tu teraz jest czarny, tak? Zielony chyba. Tu jest czarny. Zielony. Jaki to zielony jak czarny? Zielony do następnego brzegu. Później zielony jest dopiero fioletowo, tu. Fioletowo jakiś i tego i tak aż do Mrzeżyna. Teraz 4,5, 20 minut. Teraz 20 minut. Teraz mamy 20, tu jesteśmy. Tu 15, tu 8 mamy minut. Dotąd mamy 20 minut. Tutaj mamy do następnego 15, do następnego 8, później 15 do Mrzeżyna. Także przejazdu godzina 15 minut. Dobrze. Bo ja będę sikować. Patrzę, nic nie jedzie. Dobrze. Patrzę. Podziwiam. Jedzie, jedzie. Jedzie. Teraz na pewno. Patrz, nie wstają, bo ja sikam. Już się zrobiło. Stąd przyjechaliśmy. Jedziemy tu, wjeżdżamy na teren Wojska Polskiego. Tu jest tabliczka. Pisze WP, Wojsko Polskie. Ciekawe, co to jest. I będziemy jechać tam, tam, tam. Tam, tam. A tu mamy teren Wojska Polskiego. Tu mamy budkę strażniczą. Tu pisze teren Wojska Polskiego. Jest?